10 najgorszych zawodów na świecie. Łowca huraganów. Huragan to zjawisko silnego wiatru, w którym średnia prędkość wynosi powyżej 33 metrów na sekundę. Naukowcy od lat badają to zjawisko za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu. Od 1960 roku śmierć poniosło 36 osób. Jak wygląda takie polowanie na huragan? Specjaliści wjeżdżają specjalnym samochodem w sam środek huraganu, gdzie zbierają odpowiednie dane. Niebezpieczny jest zarówno sam wiatr, który potrafi przewrócić samochód bądź strącić samolot, jak i różnego rodzaju małe elementy fruwające dookoła. Tornado to zagadkowe zjawisko. Nikomu nie udało się przez nie przelecieć samolotem i ujść z życiem. Wielu rzeczy nie wiemy. Zaznaczaliśmy odpowiednie miejsca na mapie. Nie musieliśmy przeszukiwać całych stanów Illinois, Indiana i Ohio. Musieliśmy działać szybko, zanim szkody zostaną usunięte, a wszelkie ślady zatarte. Wiedziałem, że moje działania mogą w przyszłości ratować ludzkie życie. Chcieliśmy poznać dokładny czas uderzenia tornada. Pozwoliło nam to porównać zniszczenia z odpowiednimi obrazami z radaru. Zwracaliśmy uwagę na wszelkie zjawiska zapamiętane przez świadków. Co widzieli, co czuli. Te informacje pomagały nam ustalić, jak umieszczone było tornado w stosunku do rodzimej burzy. Wtedy nie było kamer wideo. Nie dysponowaliśmy setkami nagrań, jakie robi się obecnie każdego roku. Strażnik skamieniałości. Gdy odnajdziemy skamieniałości jakiegoś dinozaura, odpowiednie instytucje zaczynają badania. Trzeba jednak uważać, aby nie zostały skradzione, więc wyznacza się do tego strażnika. Osoba taka nie ma broni, a niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że napastnicy złodzieje są uzbrojeni. Praca frustrująca i niebezpieczna. Na szczęście w cywilizowanych państwach właściwie nie występuje. Tutaj system ochronny jest trochę bardziej rozbudowany, jednakże w państwach trzeciego świata, czy też jeszcze niedawno w Europie, taki strażnik działał i zazwyczaj pracował sam. Inspektor z Arki Noego. To jest oczywiście określenie potoczne. Inspektorami z Arki Noego nazywamy naukowców, którzy zajmują się badaniem wymierających gatunków. Ponieważ nie mamy ani wystarczających ilości pieniędzy, ani wystarczającej liczby personelu, by uratować wszystkie zagrożone gatunki, musimy czasami dokonać niezwykle trudnego wyboru. Kogo ratować, a kogo nie. Wyniki prowadzonych w tym kierunku badań sugerują, by zachowywać gatunki jak najczystsze genetycznie. Inspektorzy muszą podejmować decyzje, którymi zwierzętami się zająć i w jakim stopniu, a które sobie odpuścić i skazać na śmierć. Sprzątacz zwłok zwierząt. Sprzątacze muszą nie tylko pozbierać i wyczyścić miejsce wypadku ze zwłok zwierząt albo tego, co po nich pozostało. Często są zmuszani do robienia tego na ruchliwych ulicach i to w godzinach szczytu. Wtedy praca poza swoim wymiarem estetycznym staje się niebezpieczna dla życia samych czyścicieli. Wartownik przy pałacu Buckingham. Trzymanie wachty przed pałacem Buckingham to jedna z najgorszych prac w brytyjskiej armii. Oprócz oczywistego faktu, że trzeba stać wyprostowanym przez kilka godzin w deszczu, śniegu czy upale, to jeszcze trzeba to robić niezwykle patetycznie i dystyngowanie. Źle widziane jest mruganie do przechodzących kobiet, oczywiście pociąganie nosem czy nawet uśmiech. Ogólnie wyrażanie swoich emocji, takich jak zdziwienie czy radość, jest uznawane za obsceniczne i nieodpowiednie. Żołnierze spędzają długie godziny na czyszczeniu i prasowaniu swoich ubrań, a także na polerowaniu butów, aby być przygotowanym na każdą z wielu kontroli, które mają miejsce, zanim obejmą oni wartę. Karą za nieodpowiednie zachowanie lub też za brak czystości są nadgodziny.
Akwizytor. Zawód ten ogólnie źle kojarzy się w społeczeństwie. Zazwyczaj ze sprzedażą produktów o raczej wątpliwej jakości, ewentualnie z wyłudzaniem pieniędzy. Ludzie zatrudnieni jako akwizytorzy są wystawieni na ataki ze strony potencjalnych klientów. Raczej nie mogą oni liczyć na stałą pensję, ponieważ jest ona uzależniona od ich wyników sprzedaży. Dziś wydaje mi się już nie jest ten zawód tak popularny, raczej nikt nie chodzi od drzwi do drzwi i nie puka wciskając jakiś kit, chyba że jest się Jehowym, tak? Ale jednak w przeszłości akwizytorzy byli bardziej rozchwytywani, a co za tym idzie bardziej nielubiani. Sprzątacz w kinie. Porno. Jego głównym zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, wysprzątanie podłóg pomiędzy rzędami w kinie porno. Problem polega na tym, że nigdy nie wiadomo, na co można trafić. A lepiące się plamy mogą być czymś innym niż rozlaną kolą. Jako plusy swojej pracy sprzątacze wymieniają możliwość oglądania filmów za darmo. Można dzięki temu też zyskać popularność wśród kolegów, chociaż nie jest to raczej praca, z której wracając do domu możesz opowiedzieć żonie i dzieciom, jak minął dzień. Albo możesz, ale nie wiem, czy będą jakoś specjalnie szczęśliwi. Nekrobadacz. Jego praca polega na badaniu rozkładu istot żywych, począwszy od dekompozycji ciała człowieka poprzez zwłoki słonia aż do dżdżownicy. Wszystko po to, by pogłębić wiedzę na temat mechanizmów gnicia i rozkładu szczątków. Analizuje pozostałości pożartych zwierząt i porównuje je z ich skamieniałymi kuzynami, by odkryć ślady kanibalizmu. Jak twierdzą eksperci, najtrudniejsze w tym zawodzie to oddzielić skórę od szkieletu i wytrzymać odór towarzyszący rozkładowi. Czyściciel kanałów ściekowych. Oczywiście najgorszym miejscem na tę pracę są Indie. Mężczyzna pracujący jako czyściciel kanałów pracuje zwykle w pozycji przykucniętej na dnie dwumetrowej dziury, wymiatając ludzkie odpady i innego rodzaju osady. Jego ekwipunek stanowią wąż i stalowy pręt. Żeby nie było, posiada on specjalny kombinezon do wykonywania takiej pracy, czyli luźne, zwiewne spodnie. Czyściciel stara się opróżnić grube rury ze wszelkich ścieków, które tam się osadziły. Pakuje je do worka, który jest następnie wyciągany na powierzchnię. Ile się zarabia jako taki czyściciel kanałów ściekowych w, dajmy na to, Kalkucie? $100 miesięcznie. Masturbator zwierząt. Naukowcy, którzy chcą pobrać spermę od zwierząt do badań, mają na to trzy sposoby. Pierwszą metodą jest użycie specjalnej elektrycznej sondy, którą wkłada się przez odbyt zwierzęcia. Drugi sposób to użycie sztucznej pochwy, a trzeci zdolne, sprawne ręce. Ta ostatnia metoda wymaga najwięcej poświęcenia, ale czego się nie robi w imię nauki, tak? Automatyczny pobór nasienia w centrum pozyskiwania nasienia, czujesz, że Netflix polega na zminimalizowaniu obecności człowieka w czasie pobierania nasienia. Chodzi o to, że knur w momencie, kiedy wykona skok na fantom, jest podpinany pod specjalną pochwę, gdzie następuje ejakulacja. Ejakulat pobrany w ten sposób charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, jeżeli chodzi o czystość, a później w momencie, kiedy ejakulat transportowany jest do laboratorium, nie ulega żadnym zanieczyszczeniom. Chodzi o to, że staramy się pobrać produkt idealnie czysty i dostarczyć go możliwie jak najszybciej do laboratorium. Nasienie z fermy do laboratorium trafia w około 7 sekund, co powoduje, że nasienie nie stygnie, a w momencie przygotowania do produkcji i oceny nie ulega pogorszeniu jego jakości. Chłodnia jest pomieszczeniem wyjątkowym. Tutaj odbywa się schładzanie przygotowanych dawek inseminacyjnych, ale też i schładzanie puderek styropianowych. Ma to na celu wyrównanie temperatury pudełka i nasienia. My tutaj wyrównujemy temperaturę do 16,5 stopnia. Tak przygotowane nasienie, spakowane nasienie trafia do klienta, gdzie zasadniczo w całym procesie transportu nie zmienia się temperatura. Jak my tu w centrum zapakujemy nasienie, które ma w temperaturze 16,5 stopnia, do klienta dojeżdża i ta temperatura się nie zmienia. Też jest 16,5 stopnia, maksymalnie 17, ale jest to cały czas temperatura bezpieczna dla nasienia.
Co mnie bardzo zdziwiło, kiedy przygotowywałem ten materiał, na żadnej z list nie pojawiły się takie zawody jak na przykład czyściciel mieszkań po trupach, czy ogólnie osoba, która zajmuje się bezpośrednio trupami. Nie wiem czemu. Dajcie znać, co wy myślicie i jaka praca według was jest najgorsza. Czekam na komentarze. Zapraszam was również na kanał A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.